Okay, she keep calling, she keep calling, never seen her now. Cześć, witajcie, jestem w Pyrzowicach znowu. Tym razem lecę Dreamlinerem do Warszawy. Trochę jest zimno, więc mam czapkę. A już z autobusu nie ściągałem maseczki, więc no nie chce mi się wyciągać tych wszystkich ceregieli. Zaraz i tak wejdę na terminal. I tam trzeba mieć maseczkę oczywiście. Okej, no to dzisiaj polecę prawdopodobnie, no raczej na pewno, Dreamlinerem SPLRH. Czyli tym takim, no niepodległym, tak? Zobaczymy, no. Dawno nie leciałem, prawda? Tylko leciałem z Warszawy do Katowic w marcu. Okej, to idę, zobaczymy. A, dzisiaj jeszcze będzie taki trochę lot, przelot, mój film. Będzie trochę, rzadki bym powiedział, bo nie będę siedział przy oknie, bo już nie było miejsc. Bilet kupiłem dopiero w środę i ten. No i już nie było miejsc przy oknach. Dobra, lecę na terminal. Czy lekki waterek, ale mam nadzieję, że go nie słyszycie, bo to jest bardzo lekki. No. W sumie nawet nie wiem, z której bramki wychodzę, ale to jest mała. Mała różnica. Ależ tu jasno, tak? Po ciemku to jeszcze nie byłem. Hmm. 40-41. Nie wiem, czy sobie bilet to nie wziąć przypadkiem. Zobaczę, jak nie będzie kolejki, to sobie wezmę. Dobra, mam bilet pamiątkowy. Znaczy dla mnie pamiątkowy, tak? Bo normalnie odprawy są online. Teraz idę na kontrolę bezpieczeństwa. No, zobaczę, jak się mówi. Oczywiście, no, wiecie w czym. Prawie nic nie widzę. No jest spora kolejka, ale nie aż tak źle. Dobra, zobaczymy się po odprawie. Dobrze, już przeszedłem kontrolę. A tutaj widzę sklepy chyba dalej nieczynne. Strasznie długo je robią tutaj. No może nie robią, to tak nie wygląda, żeby było coś. Chyba są poszukiwania najemców może? Nie wiem. Dobra, szukajmy z którego tego lecę. Tu jest Katania, no fajnie bym poleciał, ale tym razem nie lecę do Katanii. O, opóźnione 30 minut z rana, ciekawe czemu, co się stało. Ach, nie zdążyłem zobaczyć, z którego tego gate'u mój leci. O, ale tu już jest, o patrzcie, tu już jest jeden ten. Już jest pierwszy Silesia Duty Free otwarty. Fajnie, no to tu już teraz można wreszcie coś kupować. Wygląda to już dobrze. Ostatnio to tak średnio bym powiedział. Aha, i to jest, widzicie, i to jest przejście na dolne gate'y, nie? Dobra. Ja tu się jeszcze porozglądam, poszukam coś ciekawego. Może coś kupię. Woda zakupiona, więc podjadę jeszcze sobie tutaj na pięterko. Zobaczmy, ile ludzi jest w restauracji. Prawie co? No, to jest mała jest ta restauracja. Tak naprawdę, bo jak dwa samoloty są. Sąsiedzko, ale piękny wschód słońca będzie. A ze sklepu bezcłowego, tego nowego, jest zjazd tutaj na piętro niżej, czyli na poziom 0 i tutaj jest kolejnych kilka gate'ów. Ja pójdę odwiedzić oczywiście jak ten ja. No od 16 do 25 tutaj są. O, widzicie, od 16 do 25. Teraz chyba tutaj jest Dortmund. Herakhen będzie o 7.10, aha to dopiero będzie, no przecież ja mam 7.20. No, a tam jest Ryanair do Dortmundu. Kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby sobie więcej latało Ryanairów niż Wizzerów, na tej trasie oczywiście. Ale czasy się zmieniają, wszystko się zmienia. O, tutaj jest Cavarios Express kawa. Kawę dzisiaj wypiję w Warszawie, bo będę miał 4 godziny. I po południu polecę do Krakowa lotem, to już w innym filmie.
No, zrobiło się tutaj dużo więcej miejsca niż jak był poprzedni stary terminal. Fajnie. Ale ludzie i tak się czasami pchają, więc to obojętnie ile miejsca, ile może być też problem, nie? A tu jest woda po 3 zł w automacie. Kinga Pienińska i co jeszcze? Pilsko. 3 zł. I już idę pod autobus. Tam już Ryanair do Dortmundu próbuję. Dzisiaj startować będą samoloty 09 prawdopodobnie. Od 09, tak? Czyli na wschód. Normalnie się na zachód startuje, a on by po prostu jechał w drugą stronę. Dobra. Proszę Państwa, to już jeden autobus pojechał pusto. No i zobacz, nikt nie idzie szybko, tylko jak zawsze wolno do Dreamlinera. Tak. No nie wiem, czy jest sens tam wchodzić. Dobra, idę. Zobaczcie, jakie to jest wielkie maszynstwo. Yeah. Dobra, idę do środka, nie ma co. Dzień dobry, witamy na pokładzie. Dzień dobry. Patrzcie, tu jest Economy Plus, tak? Czy jak to jest Premium Economy, to się nazywa. Ja mam miejsce 9F. Dziękujemy. Tak wygląda, patrzcie, siedzenia biznes tej Ekonomii Premium. Szersze dwa miejsca. Jak sobie siądę, no jest trochę więcej miejsc. Ale nie ma, patrzcie, o! Nie ma ekranu, ciekawe. To jest kuchnia, nie? Tu jest kuchnia dla biznes klasy, a nie, z przodu jest kuchnia dla biznes klasy. To jest premium ekonomii. Zobaczmy, co tu jest na ekranie. Coś, o, patrzcie. Jeszcze jesteśmy w Katowicach, zaraz będzie start. Dobra, a tutaj co się naciska? O, tu jest napisane 31 km minut i 270 km. No i dobra. Zobaczmy, co tu jest. Jakie filmy mają? Czy się coś ostatnio zmieniło? Hity kinowe. Joker. Mulan, a to już widziałem.
Scooby Soul Spice, dobra. O, Tenet. SpongeBob. Wonder Woman 84. Dobra, tutaj jest tego. Dobra, wchodzi się tu z powrotem. Zobaczmy nowości na pokładzie. What's new? A, pewnie film. Czyli ten 3 minuty, dobra, nie będę odtwarzał tego. A program telewizyjny, o co chodzi? Seriale, zobaczmy. A, this is us. Co to jest? Dotachę, no. I tyle. Dobra. I to na główną stronę wracamy. Muzyka. A myślałem się, że trzeba mieć słuchawki swoje. No ja na USB. Zobaczmy. Aha, nawet zobaczmy klasycznie. Czyli to tak samo jak filmy, tylko po prostu całe płyty, tak? Chopin. Okej, tylko trzeba mieć te, jak one się nazywają, słuchawki, gry. O, gry. Battleship. Okej, zobaczmy, co to jest. O, widać mnie teraz, odbicie. Hello, hello, hello. Hello, hello. Gra sprzed 20 lat. Ten dotykowy jest lepszy chyba niż... No, co to? Się długo rozkręca? Jeszcze to jest taki pilot. No i co teraz? Z tym zrobić trzeba? Dobra, wyjście robię. Nie, coś za długo. Można wrócić tym przyciskiem, jak nic nie działa. Dobra. Czy nic nie działa, wszystko działa, tylko trzeba to umieć. Dobra. Teraz będzie start. No to na razie. Proszę was, zajmijcie miejsce i zapięcie pasu bezpieczeństwa. Zbyt kilka minut rozpocznijmy kolowanie. Jeszcze raz witamy na pokładzie i życzymy przyjemnej podróży. Podróżujący z dziećmi zakładają maskę najpierw sobie, a następnie dziecku. Kamizelka ratunkowa umieszczona jest w kieszeni pod fotelem. W razie wodowania należy kamizelkę wyjąć z opakowania, włożyć... Niektóre okna są przyciemnione. Taki jest przycisk i się robi ciemno po prostu. To nie jest taka fizyczna zatyczka, tylko elektroniczna. I papierosów elektronicznych, a w toaletach zainstalowane są czujniki reagujące na tym. Korzystanie z urządzeń elektronicznych dozwolone jest podczas całego lotu. Prosimy jednak o upewnienie się, że... Kołujemy już, teraz jedziemy 31 km na godzinę. Temperatura na zewnątrz 10 stopni. Zobaczymy, jaka będzie na wysokości przelotowej, czyli około 6-7 km. No i odległość do miejsca do Warszawy 229 km. I start z pasa 09 będzie. No. Zobaczmy, czy się zwiększa tutaj prędkość. Jest 12 na razie. No to chyba spóźnione są motele, jest 12, a 42 teraz, no zaraz będziesz. Prawie nie poczułem tego startu. A, jest 198. Może
zobaczyć teraz, jak to się siedzi. Popatrzcie. Pięknie. Patrzcie, jaki wielki. To jest biznes klasa. A, fajnie, każdy ma ekranik. No i dużo miejsca na nogi. Widzicie? Fajnie. Tak wygląda biznes klasa. Tak wygląda widok z biznes klasy. Właśnie, zobaczcie sobie jeszcze tutaj, naciskacie tutaj przycisk. Robi się ciemno, czy nie? Aha. Tak to wygląda. Szyby są troszeczkę takie zadymione. Ale chmury wszędzie. Po 9 minutach od startu jesteśmy na wysokości 7000 metrów i 703 km na godzinę. Lecimy bardzo szybko. A teraz 10 minut lotu. Została nam tylko 140 km. A tutaj jest tak. No, torba na wiadomo na co. Instrukcja bezpieczeństwa. Zawsze trzeba przeczytać, żeby wiedzieć, co się dzieje. Znaczy, co się dzieje. Jak się coś będzie działo, żeby wiedzieć, co robić. Tak. Tutaj jest reklama sklepu. Shop and more. Ok. Dobra, a tu jest kalejdoskop oczywiście. Teraz jest kalejdoskop z kiedy? O Dubaju, czyli najnowszy, tak? Bo Dubaj teraz ruszył dopiero, no i tam jest też Expo, prawda? Okej, no już jest zniżenie do lądowania, także trzeba zapinać pasy. Po 11 minutach kapitan zapowiedział już, że zniżamy do lotniska w Warszawie, także maksymalna prędkość to było 7 km, tak jak wam pokazywałem, i prędkość 700 km na godzinę. A na zewnątrz temperatura jest teraz na wysokości 6000 metrów, jest minus 18 stopni. To jest trochę zimniej niż w Warszawie. A w Warszawie około 8 obecnie. No to na razie, dzięki, że oglądaliście, pewnie jeszcze się pożegnam z wami na lotnisku w Warszawie. W tym Dreamlinerze jest 18 miejsc w biznes klasie, 21 w premium ekonomii oraz 213 w ekonomii. Trasa wygląda tak. Czyli teraz jesteśmy między Łodzią a Radomiem. Patrzcie, jest też fajnie tutaj pokazane dzień i noc, kiedy jest. Teraz w sensie. Czyli zachodnia półkula jeszcze jest ciemna, a u nas już dzień. No i jest lądowanie. No, już jesteśmy w Warszawie. Niecałe 30 minut lotu. No, bardzo wygodnie. No to jak mówię, dziwnie, jak nie jestem przy oknie, no, ale już tyle razy byłem. Do widzenia. Jeszcze tamta strona, będzie tamta strona. Okej, i już jest wszystko. To jest wszystko. Ja znowu przyjdzie. RK, SP, NRK. Tak wygląda szczęśliwy człowiek, który przeleciał się Dreamlinerem. Jestem w terminalu, mam teraz 4 godziny. Zobaczcie, jak to jest pusto. Ojoj, o zobaczcie. Mój Dreamek tutaj, tego muszę zobaczyć. To jestem już na lotnisku Chopina. Dzięki za oglądanie tego w sumie krótkiego filmu. No trochę innego niż zawsze, czyli ze środka. Mam nadzieję, że się wam podobało. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, no i pamiętajcie, że na Instagramie i na Facebooku mam relacje live. Także dzięki. Następny film z przylotu tutaj z Warszawy będzie do Krakowa. Ale to pewnie po Algarve, bo to, no wiadomo, teraz jeszcze Algarve czeka. Dobra, trzymajcie się, na razie.